Dni Nowej Szansy to spotkanie członków chrześcijańskiej misji społecznej Teen Challenge, pomagające osobom uzależnionym w walce z nałogiem. Ideą spotkań tutaj, tych naszych Dni Nowej Szansy, jak sama nazwa mówi, Dni Nowej Szansy, przyprowadzenie ludzi do takiego stanu, żeby powiedzieli, że ja potrzebuję zmiany, ja potrzebuję nowej szansy. Moje życie, nie wiem jak u kogo, ale każdy by chciał tej zmiany, każdy. Nie ma takiego człowieka, który by powiedział, u mnie jest wszystko ok, ja nie potrzebuję zmian. Wewnętrznie każdy potrzebuje zmiany, każdy potrzebuje szansy. Ideą jest to, żeby ta szansa przyszła. Pan Jezus dzisiaj otwiera swoje ręce i mówi, chodźcie do mnie wszyscy. Wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, ja dam wam ukojenie. Przyjdźcie do mnie, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Powiem tak, że niczego tak bardzo nie potrzebujemy, jak ukojenia naszej duszy. Prawie 20 lat temu tak się stało i w moim życiu, że potrzebowałem ukojenia, potrzebowałem spokoju, potrzebowałem zmiany swojego życia. I pojechałem na takie dni, co prawda nie Dni Nowej Szansy, ale Dni Trzeźwości. Byłem samozależniony od alkoholu, od papierosów, od bardzo wielu innych spraw. Kiedy słuchałem świadectw, kiedy słuchałem tych pieśni, mówię, czy jest w ogóle dla mnie szansa, czy jest coś, kto może zmienić to moje życie. I usłyszałem, że jest ktoś, kto chce zmienić moje życie, tym kimś jest Pan Jezus Chrystus. I tylko po prostu mówię, przyjdź do Niego i zawołaj. I zrobiłem to i to się stało od 19 lat, minęło 19 lat, odkąd chodzę w całkowitej wolności. I chcę tą wolność przekazać innym, którzy tego potrzebują. Ludzie zazwyczaj mówią, a ja nie potrzebuję, nie, ja to, bo to jest spotkanie religijne. Nie, to nie jest spotkanie religijne. Tego nie można nazwać spotkaniem religijnym, mimo to, że mówi się tutaj o Bogu, o Jezusie Chrystusie. To jest spotkanie z Panem Jezusem Chrystusem, jest to szansa, aby spotkać się z Nim i powiedzieć, Panie Jezu, ratuj, bo ja już nie daję rady. To jest szansa, dlatego to robimy. Te Dni Nowej Szansy, bo to są spotkania trzeźwościowe pod nazwą Dni Nowej Szansy, organizujemy 6 razy w roku. Bóg zmienił to moje życie i z nędznego, podłego alkoholika, kryminalistę i tak dalej, Bóg stworzył całkiem coś innego. Tak jak już mówię, od 20 lat, od 19 lat jestem wolnym człowiekiem, minęło 19 lat. Od 16 lat jestem szczęśliwie żonaty. Po raz pierwszy miałem 51 lat, kiedy się ożeniłem po raz pierwszy. Nie miałem czasu się ożenić. Swoją młodość spędziłem za kratami więzienia, kilkanaście lat więzienia. Wszystko z powodu alkoholu, wszystko z powodu zniewolenia. Diabeł trzymał w kajdanach, przyszedł dzień, kiedy Bóg rozerwał te kajdany. Ja mu na to pozwoliłem po prostu. I to my pozwalamy Bogu. Bóg jest dżentelmenem, On nie wejdzie na siłę do mojego serca, nie wejdzie na siłę do naszego serca. On puka i mówi, dzisiaj stukam do Twojego serca. Jeśli mi otworzysz klamkę naszego serca, mamy ze swojej strony, to my otwieramy i my zapraszamy. A jeżeli nie, trudno. Jest wielu ludzi, którzy przychodzą, pogadali i giną. A to jest dla tych, którzy chcą żyć. 25 lat temu zacząłem swój nauk od kleju budaprenu, od wąchania i od rozpuszczalnika nitro. To 25 lat temu zacząłem ćpać i około 3 lat odurzałem się tymi środkami. Potem poznałem ludzi z grupy przestępczej i zaczęły się twarde narkotyki. Wtedy to była amfetamina. Bardzo mocno uzależniłem się od amfetaminy i w bardzo krótkim czasie szybko się uzależniłem. 63 kilo ważyłem, non-stop chudłem, bo tak dużo tych narkotyków było z dnia na dzień, coraz więcej narkotyki miałem za darmo, także ten proces bardzo, bardzo był przyspieszony mojego uzależnienia. W trakcie uzależnienia gdzieś popełniałem przestępstwa, jedno, drugie, trzecie, byłem w grupie przestępczej i szereg, bardzo dużo tych przestępstw było i bardzo ciężkie były przestępstwa i trafiłem do więzienia. Sąd mnie skierował na terapię narkotykową w warunkach więziennych i 9 lat ogólnie spędziłem w więzieniu i byłem na tej terapii. Na tej terapii akurat trafiłem na takich terapeutów, którzy mówili, że my recydywiści, jesteśmy dnem, jesteśmy recydywistami, narkomanami i nigdy z nas nic nie będzie. Jak ludzie zadawali pytania, podnosili rękę, czy komuś się udało, to terapeuci nam mówili, że był bardzo mały
bardzo mały, znikoma ilość ludzi, którym się udało wyjść na prostą. I zapragnąłem czegoś więcej. I w domu rodzinnym tak zakrzewioną miałem właśnie wiarę w Boga. I tęskniło moje wnętrze do Boga. Poszedłem do terapeutki i chciałem się zapisać na takie spotkania, mniej więcej jak tutaj wyglądają. I poszedłem na te spotkania. I tam mówili, że jesteśmy dnem, narkomanami, recydywistami. Już mamy takie piętno, taki krzyżyk postawiony przez społeczeństwo i przez system. A nagle przyszedł ktoś i z misji takiej chrześcijańskiej, akurat więziennej, dał mi Biblię, powiedział: Irek, Bóg Ciebie kocha, Bóg ma dla Ciebie nowe życie. I zacząłem czytać Biblię, zobaczyłem, że Bóg jest żywy, że Bóg jest realny i Bóg chce naprawdę zmienić moje życie. Nie jestem przegrany, tylko naprawdę jest druga szansa dla mnie. I wszedłem w to. Zacząłem pokutować, zacząłem przepraszać Boga za dotychczasowe moje życie. I poprosiłem o zmiany. Mówię: Boże, ja nie chcę tak żyć. I takie ciekawostka, ludzie uzależnieni, tak samo ja, miałem problem z asertywnością i nigdy nie potrafiłem powiedzieć nie. I my tam w warunkach więziennych, 7-osobowa cela, tylko jeden starszy dziadek nie ćpał, a tak wszyscy ćpali, drzwiami, oknami, ze spacerów, w paczkach, wszędzie były narkotyki i cały czas ćpaliśmy, ale ja już chciałem tego nowego życia, życia z Bogiem, ale cały czas ćpanie i problem z asertywnością i nie potrafiłem powiedzieć nie i cały czas w tym tkwiłem. Ale mówię: Boże, ja nie chcę ćpać, pomóż mi. I taki slang chrześcijański jest, że zrób jeden krok w kierunku Boga, Bóg zrobi 100 w kierunku do Ciebie, w Twoim kierunku. I zawołałem i co się stało? Nagle przychodzi funkcjonariusz więzienia, mówi: Jarzdzewski, zwijaj się, idziesz na inną celę. Wchodzę na tamtą celę, drzwi się zamykają i stoi taki wielki gość i mówi: słuchaj, tutaj nie ma ćpania, bo my nie chcemy mieć przypału. I dzisiaj w tym roku mam 15 lat mojej abstynencji, jak Bóg uwolnił mnie od narkotyków i dał mi nowe życie. Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach tak zwanych Dni Trzeźwości, czy też Dni Nowej Szansy, organizowanych przez tutejsze stowarzyszenie Teen Challenge, już po raz 81. A tytułem dzisiejszego spotkania jest Historia z Happy Endem. Jest to historia oparta na Ewangelii Łukasza, 15 rozdziale, gdzie Pan Jezus opowiada przypowieść o synu marnotrawnym, który daleko, daleko odszedł od domu, ale pewnego dnia zatęsknił, by wrócić tam, gdzie jest jego właściwe miejsce. I w zasadzie to będzie też dzisiaj główny temat tego spotkania, że ludzie czasami gubią się w życiu, odchodzą daleko, nie dają sobie rady i czy jest dla nich nadzieja, czy jest powrót, czy jest możliwość zmiany w życiu. I myślę, że to spotkanie odpowiada na to pytanie, czego świadectwem jest to, co się dzieje już dzisiaj na sali, chyba tam gdzieś w tle może będzie słychać, ludzi, którzy pogubili się, nie dawali sobie rady, ale pewnego dnia postanowili wrócić do wyjątkowego miejsca, jakim jest relacja z Bogiem i oparli swoje życie na wierze. Pan Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale potrzebuje czegoś więcej w swoim życiu i tym czymś jest Boże Słowo, jest relacja z Nim, co daje bardzo dużą motywację i siłę do tego, by zwalczyć tą straszną rzecz, jaką jest uzależnienie od alkoholu. Jaki wpływ ma wiara na wychodzenie z uzależnienia? Dla mnie fundamentalny. Choć sam nigdy nie byłem uzależniony od alkoholu, to jednak nawet będąc z tymi ludźmi, widząc, jak oni przeżywają też swoje życie, swoje codzienne wzloty i upadki, ja sam buduję się ich świadectwami, ich motywacją, widząc tą prostą, szczerą wiarę. I w zasadzie, gdyby usunąć tą wiarę w ich życiu, to znowu znaleźliby się w punkcie wyjścia. Gdzieś na ulicy, gdzieś bezdomni, gdzieś porzuceni, niechciani, zapomnieni przez świat albo nie dający sobie w ogóle rady w życiu, ale to jednak to, że spotkali pewnego dnia kogoś, kto powiedział im dobrą nowinę o Panu Jezusie. Właśnie dlatego Jezus przyszedł, dla takich ludzi, którzy nie mają się dobrze, gdzieś się ukrywają, tylko ci, którzy są w potrzebie, ci, którzy są w biedzie, ci, którzy przeżywają jakiś kryzys, wyciągnął do nich rękę i powiedział, żeby do Niego przyszli. I właśnie w takiej prostocie serca też ci ludzie reagują na Ewangelię. Po prostu przychodzą do Jezusa, przyjmują Jego obietnice, które mówią, że jeżeli z Nim żyć będą, to będą wolni, będą trzeźwi, będą mogli prowadzić normalne życie. I dzięki Bogu słyszałem wiele takich wspaniałych świadectw, i wiele dzisiaj takich świadectw usłyszymy o ludziach, którzy odnajdując Boga, odnaleźli cel i sens prawdziwego życia, a fundamentem tego jest wiara oparta po prostu na Ewangelii, która jest tym pięknym przesłaniem dobrej nowiny dla każdego człowieka.